Cześć! W poprzednim nagraniu oglądaliśmy ten polski odkurzacz Alfa 2 o fabrycznym oznaczeniu typ A5, wyprodukowany w roku 1959 przez Rzeszowską Fabrykę Sprzętu Gospodarskiego. W tym odkurzaczu zamontowany był fabrycznie silnik importowany z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. A w dzisiejszym nagraniu bardzo chciałbym obejrzeć urządzenie z dokładnie tej samej fabryki i dokładnie tego samego czasu. Gdybyśmy we wspomnianym roku 1959 odwiedzili sklep z artykułami gospodarstwa domowego w poszukiwaniu nowych odkurzaczy, zapewne na półce czy na ladzie sklepowej obok tego odkurzacza Alfa 2 stałby także ten mniejszy odkurzaczek Gamma 2, również z fabryki w Rzeszowie. Obydwa egzemplarze pochodzą z 1959 roku, ten z lutego, ten z maja 1959 roku, a produkcja obydwu tych modeli rozpoczęła się rok wcześniej, w 1958 roku. Nawiasem mówiąc, gdybyśmy ten sam sklep odwiedzili rok później, w 1960 czy w 1961 roku, obydwa odkurzacze wyglądałyby już zapewne w ten sposób. A w dodatku w ofercie pojawiłby się zapewne również nowy model odkurzacza Alfa K2 o fabrycznym oznaczeniu typ A7. Ten odkurzacz pochodzi właśnie z roku 1960. Ale zostańmy na razie w roku 1959. O właściwościach technicznych i akcesoriach do tego odkurzacza Gamma 2 opowiem później. Mam do niego także instrukcję obsługi. Teraz jednak chciałbym przede wszystkim zajrzeć do niego do środka. Ciekawi mnie jak zwykle, jaki znajduje się w tym odkurzaczu silnik. Wydaje mi się, że odkurzacz ten poddano już kiedyś pewnej przeróbce, mianowicie kabel zasilający powinien wchodzić do odkurzacza przez ten widoczny otwór pod bakelitową rączką. Natomiast w tym przypadku wprowadzony jest on przez najwyraźniej wywiercony dodatkowo otwór w gniazdku przewidzianym na montaż i zasilanie dołączanej oddzielnie suszarki do włosów. W tej chwili takiej suszarki po prostu nie dałoby się tutaj podłączyć. Nie wiem dlaczego akurat tak zrobiono, może okaże się to po otwarciu tego odkurzacza. O ile będzie to możliwe, chciałbym go przywrócić do stanu pierwotnego i poprowadzić kabel tak, jak było to przewidziane fabrycznie. W odkurzaczu brakuje worka na kurz, ale to nie jest problem, mam kilka takich worków. Przyjrzyjmy się najpierw tabliczce znamionowej. Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie, odkurzacz numer 15856, typ A6, czyli pierwotna wersja odkurzacza Gamma 2, bez późniejszych zmian. Mam też typ A6B, mam też typ odkurzacza Gamma 2, produkowany mniej więcej w połowie lat 60., w 65. roku w fabryce Farel w Kętrzynie, ale to już jest zupełnie inna historia. Moc 130 W, cena 900 zł, tutaj jest symbol. Data produkcji wydaje mi się 05.59 i znak kontroli technicznej. Otwórzmy ten odkurzacz. Myślałem przez chwilę, że będę miał dla Was fajną zagadkę i prośbę o pomoc w identyfikacji tego silnika, ale już go poznaję. To jest tak jak w przypadku Alfy 2 z 1959 roku, również silnik wyprodukowany we wschodnich Niemczech, aczkolwiek w innej fabryce. Spójrzmy na tabliczkę znamionową. Po lewej stronie na dole widnieją dwa logotypy.
Trójkątne logo z inicjałami IKA to jest skrót od niemieckiego Installation Kabelapparate, czyli instalacja kabelaparaty, a widoczny poniżej skrót EGS oznaczał Elektrogerätewerk Zul, czyli fabryka urządzeń elektrycznych w Zul. To była stara firma z interesującą historią, założona w 1874 roku przez Wilhelma Kobera, właśnie w miejscowości Zul w Turyngii, zajmowała się m.in. produkcją broni myśliwskiej. W czasach nazistowskich wytwarzała np. paradne sztylety czy kordziki dla oddziałów szturmowych SA, ale wytwarzano tam także artykuły gospodarstwa domowego, m.in. golarki elektryczne. Po wojnie firma dostała się najpierw pod zarząd sowiecki, a potem przejęła ją nowo utworzona Niemiecka Republika Demokratyczna. W połowie lat 50. do fabryki przyłączono pomieszczenia dawnej wytwórni Pończoch w pobliskiej miejscowości Schleusingen, a około 170 pracownic i pracowników pończoszarni przekwalifikowano do produkcji silników i od około roku 1958 zakład stał się jednym z głównych producentów małych silników elektrycznych do ręcznych odkurzaczy. A to jest inny wyrób fabryki w Zul, suszarka do włosów marki Comet, w latach 60. importowana i sprzedawana także w Polsce. Tutaj mam nawet instrukcję obsługi z nazwą producenta Elektrogerätewerk Zul. A jak widać ze stempla, suszarka kupiona została w spółdzielczym domu handlowym Elektrosprzęt w Rzeszowie w 1963 roku. Pewnie stała nawet na półce obok ówczesnych wyrobów rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego. Do tych suszarek Comet na pewno jeszcze wrócę. Nie jestem pewien, dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie tego kabla akurat tutaj przez gniazdko suszarki. Myślę, że było to o tyle łatwiejsze, że nie wymagało odkręcenia rączki. Ja jednak spróbuję przywrócić to połączenie tak, jak ono powinno być fabrycznie zrobione. I kabel jest już wyjęty. Zobaczmy tu jeszcze gniazdo grzałki. Tutaj w tym miejscu normalnie podłączone byłyby kable zasilające suszarkę do włosów, ale widzę, że tutaj w ogóle zostały zdemontowane styki, w które wtykana była końcówka suszarki. Na razie nie będę tego reperował, i tak nie mam oryginalnej suszarki do tego odkurzacza. Jeżeli uda mi się zdobyć pasujący model, postaram się przywrócić tutaj możliwość jej podłączenia. Teraz, żeby wprowadzić tędy kabel przez ten otwór, którym wychodzą przewody idące do przełącznika w rączce, muszę odkręcić rączkę, inaczej mi się to nie uda. Rączkę najprościej odkręcić kluczem 8. I jeszcze z drugiej strony. Rączka jest zdjęta, można od razu zobaczyć, spróbuję to zbliżyć, działanie przełącznika. Teraz przez ten otwór wprowadzę do środka kabel zasilający. Przedtem sprawdzę, czy kabel zasilający w ogóle jest sprawny, czy nie ma gdzieś jakiejś przerwy. Okay. Na chwilę odłączę te dwa kable idące od przełącznika do silnika, ponieważ inaczej nie uda mi się tutaj włożyć kabla zasilającego.
najpierw kabel zasilający. Teraz kable przełącznika. I gumowa osłonka. Teraz połączę ponownie kable przełącznika. Było tak. Ten tutaj. Teraz przewody z kabla zasilającego zgodnie ze zdjęciem, które zrobiłem sobie wcześniej. Ten krótszy wchodził tutaj między kablami z przełącznika. Ten wchodził z drugiej strony i łączył się tu z jednym z kabli z przełącznika. Jeszcze sprawdzę dokręcenie innych przewodów. OK, kabel jest ponownie podłączony. Spójrzmy jeszcze raz na wszelki wypadek na te podłączenia kabli. Jeden wchodzi tutaj i łączy się z kablem idącym do silnika. Drugi wchodzi tutaj, łączy się z kablem idącym do włącznika. Potem z drugiej strony włącznika wychodzi ten przewód i łączy się z przewodem idącym do silnika. Wszystko powinno być w porządku. Spójrzmy tradycyjnie na szczotki w silniku. No, taka sobie. Ona na pewno będzie jeszcze działać, ale zmierzę ją i postaram się mieć w zapasie nową. A druga. Też nie powinno być problemu z uruchomieniem odkurzacza, ale dobrze mieć parę takich zapasowych szczotek w zanadrzu. Zaraz je zmierzę. OK, z grubsza mam wymiary tych szczotek. 4,5 na 5. I 5. I takie postaram się znaleźć. Na razie wkładam te z powrotem. Przeczyszczę też troszkę silnik. Sprawdźmy działanie przełącznika. Teraz go wyłączę. To są te kable. Wyłączony. Włączony. Tak. Wyłączony. Włączony. OK. Teraz myślę, że włożę silnik do środka, postawię w tym celu odkurzacz pionowo. Troszkę możemy skrócić kable i teraz założymy rączkę. Tutaj w zasadzie na kabel powinienem jeszcze mieć taką grubą osłonkę gumową. No nie mam niestety oryginalnej, więc zostawię to na razie tak jak jest. Najważniejsze, że kabel jest już wprowadzony do odkurzacza tak jak powinien, a nie przez gniazdko grzałki.
Dobrze, możemy teraz przykręcać rączkę. Tu się trzyma. 6. Tu druga nakładka. Teraz pokrywa worka. Myślę, że wystarczy czyszczenia. Zauważyłem przy okazji, że kiedyś był tutaj reperowany ten zawias. On musiał się urwać, ponieważ są tutaj założone nowe, niefabryczne nity. Gdyby to się znowu urwało, nie powinno być problemu, mam taką ręczną nitownicę i na pewno to z powrotem przyczepię. Tak jak pokazywałem, w komplecie nie było worka na kurz, ale wziąłem na razie worek od jakiejś innej nieużywanej gammy 2. Który idealnie tutaj pasuje. Załóżmy przednią pokrywę. Co ładnie. Odkurzacz jest zmontowany. Spójrzmy teraz na instrukcję obsługi. Przetrę tylko ręce, żeby jej nie wybrudzić. Nawiasem mówiąc, postaram się instrukcję także zeskanować i niebawem udostępnić zainteresowanym poprzez link w opisie tego filmu. Jeżeli chodzi o dane techniczne tego odkurzacza, jest tutaj wymienione minimalne podciśnienie 600 mm słupa wody, wydajność ssania 54 m sześcienne na godzinę, moc silnika 90 W, moc pobierania 130 W, napięcie 220, obroty silnika 14 000 obrotów na minutę, ciężar z wyposażeniem 4,9 kg, ciężar bez wyposażenia zaledwie 2,7 kg, wymiary gabarytowe 145 x 175 x 450 mm. Ten mały odkurzaczek Gamma 2 był z jednej strony o wiele słabszy od dużej Alfy 2 z 400-watowym silnikiem pod ciśnieniem 1000 mm słupa wody i wydajnością 70 m sześciennych na godzinę, a także z jednak pojemnym workiem na kurz. Ale Gamma 2 była też od tej ważącej bez wyposażenia prawie 6 kg Alfy 2 znacznie lżejsza i poręczniejsza. Jak widać na ilustracjach w instrukcji, Gamma 2 można było stosunkowo łatwo przenosić w ręku czy używać na przykład w samochodzie. Można ją było też przenosić na pasku, na ramiennym, chociaż akurat w tym jednak jednym z najstarszych modeli z 1959 roku nie ma jeszcze możliwości zaczepienia paska naramiennego. To nie jest kwestia tego, że w tym egzemplarzu, nie wiem, urwały się czy brakuje tych metalowych zaczepów dla paska. On po prostu nie ma przewidzianego miejsca na montaż naramiennego paska. Zaraz pokażę Wam, jak to wyglądało w późniejszych Gammach 2. Na przykład w tym odkurzaczu Gamma 2 z 1963 roku jest już możliwość przyczepienia paska naramiennego. Te paski były albo w kolorze szarym, albo czarnym. Mam taki czarny pasek przy Gammie 2 z 1964 roku, albo w kolorze czerwonym. Z drugiej strony pomyślałem sobie, że być może rączkę w tym odkurzaczu Gamma 2 z 1959 roku zamontowano od starszego modelu, czyli od odkurzacza Gamma, takiego jak ten z roku 1959.
57. Czy zrobiono to fabrycznie, czy ta rączka została później wymieniona na przykład w serwisie, bo oryginalna została zniszczona? Niestety nie wiem. Na pewno widziałem identyczny odkurzacz Gamma 2 również z roku 1959, co prawda z listopada, a nie z maja, tak jak ten, który miał już typową dla odkurzaczy Gamma 2 rączkę z mocowaniami na pasek. Dlaczego tak jest w tym egzemplarzu? Nie wiem. Jeżeli widzieliście jakieś wczesne egzemplarze Gammy 2 bez tego mocowania przewidzianego dla paska, napiszcie proszę w komentarzach. Atutem Gammy 2 na pewno była możliwość zamontowania dodatkowych akcesoriów. Wśród nich znajdowały się na przykład widoczny w instrukcji suszarka do włosów czy skraplacz. Niestety nie mam ich w zbiorach. Mam nieco późniejsze suszarki do włosów stosowane w latach 60. z nowszymi modelami Gammy 2 typ A6B czy A6C lub z odkurzaczami Alfa K2. Aczkolwiek jestem przekonany, że ta suszarka też tutaj mogłaby być stosowana z tą starszą gammą 2 z 59 roku. W tej instrukcji widać jeszcze starszy typ suszarki do gammy 2, takiej właśnie jak ta z końca lat 50. Niestety tego starszego typu suszarki jeszcze nie znalazłem. Tutaj w instrukcji, jak za chwilę pokażę Wam na zdjęciu, jest także opis możliwości zastosowania rozpylacza podłączanego do gammy 2 do lakierowania natryskowego czy malowania ścian. Można było przy jego pomocy także na przykład spryskiwać wodą rośliny czy prasowane materiały. Nie mam niestety oryginalnego rozpylacza do gammy 2, ale działanie tego typu akcesoriów pokazywałem przy okazji prezentacji radzieckiego odkurzacza Czajka 3. Mam też taki pomysł, żeby spróbować kiedyś przy pomocy rozpylacza podłączonego do gammy 2 polakierować jakiś stary rower. Bardzo mnie ciekawi, jak to wyjdzie. Odkurzacz ten kupiłem w zasadzie bez żadnych akcesoriów, sawek, węża czy rury, ale te akcesoria były właściwie dokładnie takie same jak te, które pokazywałem już przy okazji prezentacji Alfy 2. Tutaj w instrukcji można zobaczyć spis akcesoriów sprzedawanych wraz z gammą 2. Jedyną właściwie różnicą był krótki wąż ssący dostosowany do używania z tym odkurzaczem podczas noszenia na ramieniu. Dotyczyło to więc tych wersji, które miały możliwość zainstalowania paska. Długi wąż stosowany był wtedy, kiedy odkurzacz stał na podłodze, można było go dokupić oddzielnie. Także oddzielnie jako wyposażenie dodatkowe czy wyposażenie specjalne sprzedawano wspomnianą suszarkę i rozpylacz. Podsumowując, jako jedyny odkurzacz domowy pewnie Gamma 2 byłaby niewystarczająca, choć może w malutkich mieszkaniach spisywałaby się w miarę dobrze, a na pewno nie zajmowała wiele miejsca podczas przechowywania. Była natomiast idealnym poręcznym uzupełnieniem dużej Alfy 2 do sprzątania na półkach, w samochodzie, czy właśnie do stosowania jako suszarka do włosów. Pamiętajmy, że wtedy w roku 58 czy 59 nie powstały jeszcze ręczne suszarki do włosów, takie jak ta RSW-1 z bydgoskich zakładów Eltra z roku 1965. Idealnie byłoby więc zaopatrzyć się w Alfę 2 i Gammę 2, o ile w roku 1959 ktoś mógł pozwolić sobie na zakup obydwu tych odkurzaczy. Alfa 2, jak mówiłem w poprzednim nagraniu, kosztowała 950 zł. Gamma 2 była niewiele tańsza i kosztowała, jak wynika z tabliczki znamionowej, 900 zł, a do tego pewnie trzeba było zapłacić co najmniej kilkadziesiąt złotych za suszarkę czy za rozpylacz płynów. No i cóż, dziękuję Wam za czas spędzony z tym odkurzaczem Gamma 2 z roku 1959. Na koniec oczywiście warto sprawdzić, czy to urządzenie działa, a jeżeli działa, jak spisuje się w praktyce. Za chwilę spróbuję ten odkurzacz uruchomić i jeżeli mi się to uda, spróbuję nim też troszeczkę poodkurzać. A w następnych nagraniach na pewno będę jeszcze do tych odkurzaczy wracał. Pokażę Wam kilka innych modeli odkurzacza Gamma 2 z późniejszych lat. Pokażę Wam na pewno w jednym z następnych nagrań, jak przerobiłem ten odkurzacz Gamma 2 z 1963 roku. To jest typ A6B na lampkę nocną. Niech sobie świeci do czasu naprawy zepsutego silnika.
No i w jednym z następnych nagrań bardzo chętnie zajrzę też do tej gammy 2 z 64 roku. To jest również typ A6B. Ten odkurzacz na zewnątrz, poza obciętym kablem, wydawał się całkiem ok, ale w środku jest, jak widać, w dość dramatycznym stanie. Mam także jeszcze kilka kolejnych fajnych odkurzaczy, ale o nich później w dalszych nagraniach. Tyle na dziś, cześć i do następnego razu.